zażądał konkretnych postaw i działań, uznania mego prawa za nadrzędne. Jestem panem wszystkiego. Tego 19 listopada nie zrobiono, bo ani prezydent nie zagwarantował, że dopilnuje, że prawo państwowe polskie będzie prawem, moi drodzy, Bożym, opartym na prawie Bożym i na prawie Kościelnym. To dopiero początek drogi. Jest konkretny wymóg. Uznanie praw Bożych nad Polską i uznanie suwerena Jezusa Chrystusa za króla Polski. Niewinni nasi rządzący podają prawa, które uziemią nasz naród. Modlitwa na żywność sprytnie zrobili u was z Kanadą, a Kanada jest stanem amerykańskim, więc wszystko, co w Kanadzie, poleci okrętami. Tu popłynie kukurydza nie na kutrze, tylko na 100 tysiącach BLT. I co z naszym rolnictwem? A ostatnio ukradkiem wprowadzony system zrównoważonego rozwoju. Dzieci, wy nie dajecie sprawy, jak będzie weszło ograniczenie. Jacy by komuniści byli, czy hitlerowcy, nigdy nie powiedzieli rolnikowi, że jeśli nie odda kontyngentu, nie skolczykuje prosiaka, że mu zabiorą koncesję na rolnictwo, kapuje pan Piotrek? Zdajecie sobie sprawę, jak jesteśmy testowani? A ciągle wam powtarzam, rolnik to jest ostatni bastion polskiej tożsamości. Nie wykonujemy konkretnych postaw, jakie Bóg chce, i ci zapadamy się coraz głębiej. Zawsze będę pani premier mówił publicznie. Dała pani słowo, że będzie 19 w Krakowie na intronizacji. Dlaczego pani pojechała do Izraela? Pokój Polsce przywieźć? Pokój daje tylko Bóg. Pani premier, Bóg dał znak na drodze w Palestynie. Poszło koło. Bóg kilka razy przemawia, a później jego mowa jest bardzo konkretna i bolesna.